Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym seminarium z serii seminariów naukowych Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. Dzisiaj naszą pierwszą prelegentką jest profesor Agnieszka Kołamajska z Uniwersytetu Warszawskiego i wygłosi ona wykład na temat nierówności multiplikatywnych. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować paniom organizatorkom za możliwość wygłoszenia tego referatu. To będzie taka historia, która mnie interesuje przez ostatnich dobrych kilku lat i to się tak jakby rozwija w miarę jak ktoś mi pomaga, ktoś dołącza, jest związane również z promowaniem, jak Państwo zobaczą. Także jest wielu współpracowników, którzy jakby pomagali mi tworzyć pewną rodzinę nierówności. No i postaram się Państwu opowiedzieć, nawiązać do historii, opowiedzieć o otwartych problemach związanych z tymi poszukiwaniami. No i jaką właśnie ciekawostkę powiem Państwu, że było kilka osób, które współpracowało ze mną. Te osoby, które są zaznaczone na zielono, to nie znaczy, że oni są już w tej chwili tacy zieleni, ale wtedy, kiedy współpracowali, to pisali u mnie prace magisterskie. I te prace magisterskie później kończyły się artykułami. Tutaj oprócz tego oczywiście zaczęło się od współpracy z panią Kasią Pietruską-Pałubą, później była czwórka magistrantów, pan Janek Peszek, Kasia Mazowiecka, Tomek Choczewski, Ignacy Lipka i oni, losy ich są różne, ale na przykład Janek Peszek i Kasia Mazowiecka pozostali pracownikami naukowymi, są już po doktoratach, a może nawet już bliżej habilitacji. Byli też dojrzali współczesni pracownicy Alberto Fiorenza, Claudia Capone z Neapolu i obecnie jest dwójka młodych współpracowników, postdoktorantów z Czech, z którymi też pracujemy nad jakąś wersją. Także jest tutaj sporo osób, które pomaga mi pracować nad tym zagadnieniem, a ja lubię też współpracować z młodymi osobami i bardzo chętnie coś tam przydzielam, jak ktoś się spyta. Historia jest następująca. W 1939 roku Kołmogorow udowodnił takie nierówności pomiędzy katą pochodną funkcji e, nieskończoność i mtą pochodną, czyli wyższego rzędu funkcji f, l nieskończoność i samą funkcją. I te nierówności mają formę multiplikatywną, bo mnożymy przez siebie normy z takimi wykładnikami, nazwijmy je wypukłymi, bo suma tych dwóch liczb sumuje się do jedynki. Jak się ma k do m? No jeżeli mtą pochodną widzimy tutaj, a katą pochodną widzimy tutaj, to k przez m to jest właśnie ta liczba pomiędzy zerem a jedynką, z którą widzimy też w wykładnikach potęg. Stąd nazwa często się nazywa te nierówności nierównościami multiplikatywnymi. I to dotyczy funkcji jednej zmiennej. Jako ciekawostkę powiem, że Kołmogorow otrzymał najlepsze stałe w tych nierównościach. To są bardzo ciekawe wyniki i w zasadzie w nierównościach multiplikatywnych nie widzimy innych nierówności z najlepszymi stałymi niemal. To znaczy to, co zrobił Kołmogorow, to później nie udało się w różnych innych nierównościach uzyskać w inny sposób. I ogólnie, o ile nierówności takie pomiędzy samą najwyższą pochodną a funkcją są dobrze znane, tak zwane dość dobrze zrozumiane nierówności Poincaré, to tutaj jest bardzo dużo otwartych pytań. W zasadzie to jest dżungla. No i chciałam Państwu dla przykładu, powiedzmy, tych moich właśnie takich różnych dociekań, również takich promotorów związanych z promowaniem, ze współpracą, pokazać Państwu, jaki to jest las niesamowity, otwartych problemów, gdzie można się za to wziąć i coś spróbować zrobić, coś powinno wyjść, a nawet powinno z przyjemnością zauważyć się, że one się dają zastosować. W 1959 roku, czyli 20 lat później, pojawiły się nierówności, które nazywamy nierównościami Galliardo-Nirenberga, bo dla pewnych przypadków udowodnił je Galliardo, głównie jednak Nirenberg. I one przybierają taką postać. Jak rozważymy gradient k tego rzędu dla funkcji f, to widzimy nierówność, która no, prawie przypomina to, co widzieliśmy u Kołmogorowa, tylko dotyczy funkcji określonej na obszarze, czyli funkcji Rn, czyli to dotyczy funkcji wielu zmiennych, niekoniecznie jednej zmiennej. I o ile ten obszar jest dostatecznie regularny, ograniczony, musimy jeszcze dodać taki czułon z normą f w LQ. Tutaj to oczywiście może być i w L1 nawet i jakieś tam inne normy, byle to było coś takiego, co nie spowoduje, że wielomian rzędu niższego niż m, ale wyższego niż k jest anihilowany. Proszę sobie zauważyć, że gdybyśmy tutaj wstawili wielomian stopnia
dajmy na to K, ale niższego niż M, no to ta część nam zabija takie wielomiany, więc musi się pojawić dodatkowy członek. No i teraz przyglądamy się tym nierównościom. Widzimy znów multiplikatywną formę norm. Natomiast w 2006 roku wraz z Kasią Pietruską-Pałubą otrzymałyśmy takie nierówności, gdzie gradient funkcji w przestrzeni LP jest oszacowany przez pierwiastek z iloczynu, no tej powinny być normy i moduły, oczywiście z funkcji f razy jej gradient drugiego rzędu, czyli Hessian, w normach LP. Czyli proszę zauważyć, że tutaj mamy f, a tutaj mamy jakby średnią geometryczną z f i drugiego, pochodnej drugiego rzędu z f. No i tutaj jest też nawet, można pytać oczywiście o stałe, o ile funkcja prowadzi z Rn w R. Jak się pojawiła taka forma nierówności, ja później wspomnę o tym, co było już znane, to oczywiście naturalnym pytaniem jest, czy można by było uogólniać takie warianty i te klejone normy, bo f jest bezpośrednio przemnożona przez drugą normę f, te klejone normy w jakiś sposób uogólniać i pytać, no jako ciekawostka, czy my możemy to jakoś zastosować, czy to się wiąże, czy ktoś to robił, no bo zaczyna to wyglądać dość ładnie. Mamy średnią geometryczną z f i gradientu drugiego rzędu po prawej stronie, a tutaj mamy gradient pierwszego rzędu, czyli widzimy średnie geometryczne i w jakimś sensie jakby gradient jest taką właśnie średnią z dwóch pochodnych, rzędu 0 i rzędu 2. Było jednak ograniczenie, na co zwracam uwagę, nie chciało wyjść, jeśli p było mniejsze od 2 między jedynką a dwójką. No nie chciało wyjść. Nie wiedziałyśmy dlaczego i historia się rozwikła, jeśli zdążę o tym opowiedzieć pod koniec. No i teraz jak spojrzymy, dlaczego ja nawiązuję i mówię, że to się jakoś powinno wiązać z nierównością Galliarda-Nirenberga. Możemy potraktować tak, że całkujemy LP normę z pierwiastkiem z f i z pierwiastkiem drugiego gradientu f. Możemy przyłożyć do tego nierówność Heldera i jak to zrobimy, to odtworzymy dokładnie wariant nierówności Galliarda-Nirenberga na Rn-ie, bo tam nie trzeba tego członu dodawać dodatkowego, w wersji dla gradientu rzędu 1, czyli dla k równego 1, m równe 2. Cofnę na chwileczkę jeszcze do tych nierówności Galliarda i Nirenberga. Wprostawmy sobie k równe 1, m równe 2 i na Rn-ie można się pozbyć tego członu. Także wtedy widzimy, że odtwarzamy nierówność, z tym, że u nich nie zakładało się, nie było tutaj w klasycznym twierdzeniu założenia, że p ma być większe równe 2. My takie założenie mamy. Ale one implikują, dlatego można by nazwać te nierówności Galliarda-Nirenberga. No i teraz pytanie jest, wracamy do pytania, była taka nierówność. Co można by było z tym zrobić? Czy można by było jakby pokusić się o jakieś modyfikacje tej nierówności i dostać coś ciekawego? Coś ciekawego z zastosowaniami. No i zaczniemy od takiego pytania. Zajmijmy się najprostszą sytuacją, kiedy wymiar jest 1 i spytajmy, czy zachodzi taka nierówność. Jak wezmę f', pomnożę przez jakąś funkcję od f, to czy ja mogę uzyskać taką nierówność, powiedzmy pierwiastek z f' i jakaś transformata f razy ta sama funkcja, złożenie funkcji faz f. Dlaczego ona tak dziwnie wygląda? No to były jakieś tam próby, ja później powiem, dlaczego takie postawienie problemu. Pomyślmy sobie na momencik, że funkcja h to jest stale równa 1. Wstawmy sobie tutaj funkcję h, stale równą 1 i powiedzmy, że ta transformata f to jest f. Tutaj to, co widzimy, te h od f, że to jest f. Wtedy mielibyśmy nierówności typu Galliarda-Nirenberga. Oczywiście musimy mieć jakieś warunki brzegowe. Chcielibyśmy oczywiście, żeby stała, nie zależała od f i żeby to było prawdą, jeżeli wezmę jakieś funkcje, powiedzmy, gładkie o zwartym nośniku. Rozsądny sposób. To, co nazywamy h od f, można by nazwać taką nieliniową wagą zależną od f. I tak czasami taka nazwa się pojawi. Czyli jeszcze raz podsumowując, chcielibyśmy mieć taką nierówność, pytamy o taką nierówność. No może nie tutaj mamy funkcję f, tak jak w nierównościach tych pierwszych, które były wskazane. Mieliśmy tutaj po prostu dokładnie f, a tutaj jeżeli pojawia się jakaś funkcja, no to być może jakaś transformata, być może coś innego. No i teraz, tak dla skrócie nazwijmy te nierówności SNMI, strongly nonlinear multiplicative inequality. No,
założenia. To takie, powiedzmy, troszkę tych założeń, ale ja wyjaśnię, dlaczego one nie są takie kłopotliwe. Jakiś tam mamy odcinek, wszystko jedno jaki. P większe równe od 2, bo tak nam wychodziło i tak ciągle wychodzi. Natomiast ten zbiór dopuszczalnych funkcji do nierówności, on powinien być taki, że on będzie zawierał w sobie C0 nieskończoność i będzie zawarty w funkcji, przestrzeni funkcji klasy Sobolewa, czyli druga pochodna i pierwsza pochodna i sama funkcja lokalnie całkowalna i na ogół wymagamy, żeby f była nieujemna. To nie jest założenie, które występuje zawsze, ale często występuje. No i ta funkcja h, żeby ona nie była jakaś udziwniona, niech ona będzie chociaż ciągła. Można później jakieś tam różne wariacje na temat przeprowadzać, ale niech tak będzie. Natomiast interesujące jest, czym jest ta transformata. Ona wyszła po prostu z rachunków w sposób bardzo jednoznaczny i w ogóle nijak ona nie wychodzi inaczej. To musi być funkcja pierwotna funkcji h, mieliśmy funkcję h tutaj, dzielona przez funkcję h, czyli to jest odwrotność pochodnej logarytmicznej dla funkcji pierwotnej funkcji h. I to jest jakaś ciekawostka, to się po prostu wyłoniło z rachunków, nijak inaczej. Jako ciekawostka powiem, że ta właśnie transformata taka ma tą własność, że ta trójka oznacza po prostu footnote, no nie jest dla h do trzeciej, taką własność, że jak wezmę h od lambda równe lambda do alfa, czyli tak jakby wagę najprostszej postaci, która nie jest jedynką, to ja dostanę coś proporcjonalnego do lambda, no to widać z tej postaci. Czyli w zasadzie to ja mogę sobie myśleć wtedy, że dla takiego h ja mam nierówność taką, jak miałam, tylko jeszcze mi się pojawia jakaś taka waga nieliniowa z funkcją f. No na razie to wygląda tak dość egzotycznie. Motywacje. Motywacje pierwsze, ta historia się rozwija tak dość powoli, co prawda tych prac jest już kilka, a jednak ona była jakby taka dość pionierska, ale nie całkiem. Nawiążę do tego, co było. Zastosowanie do równań różniczkowych, cząstkowych, które by miały przykładowo taką postać. Laplacian U równa się G od X należące do LP razy złożenie jakiejś postaci tau. I teraz wyobraźmy sobie na momencik, że funkcja tau jest identycznościową równa 1. Co widzimy? Klasyczną teorię regularności. Laplacian U należy do LP, no to wiadomo, U należy do W2P. Czyli to jest klasyczna teoria regularności. My ją teraz zaburzamy o takie nieliniową funkcję złożenia z U. Czyli celem tego byłoby zbudowanie teorii regularności dla takich zagadnień. Jak to robimy? No jeszcze Laplacian można zastąpić przez operator eliptyczny, ale tutaj jesteśmy w trakcie pracy właśnie z dwójką młodych czeskich współpracowników. Walczymy tam o stałe i o różne rzeczy. Także gdybyśmy sobie wyobrazili, że mamy tutaj PU równa się G od U, tau od U, P jest takim klasycznym operatorem eliptycznym, to byłoby to, dąży to do teorii regularności z funkcją zaburzającą tau, przy czym jeśli tau jest stale równe 1, to my tą teorię mamy. Więc pytanie jest, jak daleko jest ta tau teoria regularności od teorii regularności? No przykładowe modele, gdzie my rzeczywiście widzimy takie rzeczy. Model Fermiego z 27 roku o ładunku elektrycznym. Model Endena Fowlera w dynamice płynu, przykładowo, on tak właśnie wygląda też. Model to są takie ciekawostki, jest książka Esposito i koautorów. Model w mikroelektromechanicznych układach, to jest taki właśnie akurat jakbyśmy chcieli. Te funkcje U są, nawet mają pewien przedział osiągalności swoich wartości, to niekoniecznie są wszystkie wartości i warunek Dirichleta na brzegu i mamy właśnie coś takiego. No i na przykład kosmologia, model Makutumy. Też tak wygląda. No i tutaj w związku z czym no wydaje się, że skoro w modelu regularności naturalnym pytaniem jest, biorę U, pytam o regularność przy w przypadku równania Laplacian U równa się G od X, no to przy takim zaburzeniu równie naturalne jest po prostu zapytanie o regularność dla takich rozwiązań. No i teraz Państwu opowiem troszkę o takich różnych wariantach tych nierówności. Co można z tym zrobić? No, można wstawić, jak wspomniałam, że dla p tych norm mamy taką nierówność, z funkcją g od lambda równe lambda do p tej. Można spytać o nierówności z funkcją wypukło. Wyszło. W tym samym 2006 roku wraz z Kasią Pietruską-Pałupą, żeśmy dostały takie nierówności, gdzie występuje pierwiastek u gradient drugiego rzędu u po obłożeniu funkcją wypukło.
I znów takie założenie, że g od lambda przez lambda kwadrat miała być ograniczona w pobliżu 0. No to są takie wariacje na temat tych nierówności. I teraz wracam do pytania, które było już postawione. Rzeczywiście interesowały nas takie nierówności i da się i udało nam się udowodnić, że zachodzą takie nierówności przy takich rozsądnych założeniach na H i F. Bardzo często one są spełnione, takie zagadnienia z warunkiem Dirichleta na brzegu, czyli jeżeli F jest 0 na brzegu, bardzo często jest ono jest stosowalne do takich nierówności. Czyli warunek Dirichleta, przestrzeń C0 nieskończoność jest na ogół zupełnie w porządku, to znaczy całkowicie dopuszczalne. No tutaj nieciekawostki się pojawią, jeśli H od F znajdzie się w mianowniku, a nie w liczniku, dlatego mówię, że z pewną ostrożnością i dlatego całkujemy po zbiorze, gdzie F jest ściśle dodatnia i te nierówności na ogół dotyczyły funkcji dodatnich. No i teraz przykładowo weźmy sobie funkcję h bardzo konkretnej postaci. To znaczy h od równa się f do potęgi minus theta p. H od lambda jest bardzo konkretnej postaci, to dostajemy takie nierówności. No one wyglądają egzotycznie, a teraz powiem, że one w ogóle nie były egzotyczne. Mianowicie, jeżeli theta jest równa 1 druga, to taką nierówność znajdujemy w książce Mazji przestrzenie Sobolewa jako lemat pomocniczy do oszacowań typu izoperymetrycznych przy oszacowaniach pojemnościowych. W związku z czym przestaje, jakby egzotyka tutaj przestaje być taka ważna, żeby jakby pokazać się swoją egzotycznością, natomiast no, jest to bardzo konkretny kawałek teorii. Może zdążę opowiedzieć. Są też warianty orliczowskie. Wariant orliczowski jest taki, że my mamy funkcję wypukłą, ona jest taka dość regularna, to znaczy pochodna się szacuje z obu stron przez m od lambda przez lambda i mamy inną funkcję, która też się dobrze szacuje, to znaczy jak wezmę pochodną i wezmę pierwotną, pomnożę, to się szacuje przez małą stałą razy kwadrat funkcji h, czyli jakąś tam funkcję, to jest kandydat na tą nieliniową wagę. To przy takich założeniach dostajemy takie nierówności. No i teraz pytanie jest takie, znów, czy jesteśmy egzotyczni, czy jesteśmy nieegzotyczni. I Państwu pokażę, że no, raczej staraliśmy się nie być tacy egzotyczni, tylko się przydać. Czyli mamy taką nierówność, tutaj jest to nieliniowe złożenie, ale tym razem ono jest pod funkcją wypukłą m, tutaj jest iloczyn f' h od f, a nawias się zamyka w tym miejscu, czyli obkładamy ten iloczyn funkcją m i wtedy widzimy nierówność z funkcją m od i znów f' jest zastąpione przez druga pochodna razy transformata f, a na zewnątrz, ale wciąż wewnątrz funkcji wypukłej mamy funkcję h od f. Do czego się to może przydać? Wracamy do pytania. Wspomnę o tym, jak to zrobił Mazja i jak on to zastosował. Mazja użył takiej nierówności, dokładnie takiej, do oszacowań pojemnościowych, czyli coś tam wiemy, już nie mówiąc jakby zbyt dokładnie, do oszacowań z pojemnością funkcji, gdzie występuje pojemność drugiego rzędu, czyli infimum drugich norm funkcji u, które takie, gdzie u jest, należy do C0 nieskończoność i jest nieujemna w obszarze, ale na zbiorze E jest równa 1. I no, pojawiły się takie oszacowania pojemnościowe. To było, służyło do badania nierówności typu Poincaré drugiego rzędu. No tutaj wprowadźmy pewne ustalenia, mamy miarę borelowską na obszarze, mamy funkcję jakąś wypukłą, mamy jej transformatę Legendre'a, może będę pomijała takie ważne rzeczy i ma przestrzeń orlicza, mamy przestrzeń orlicza, która jest budowana dla tej funkcji wypukłej, czyli jaki twór, cokolwiek by to nie miało znaczyć, to jest jakaś przestrzeń i jakieś dane związane z funkcją wypukłą. Mazja udowodnił takie twierdzenie i to jest dokładnie twierdzenie 8.3.1 z książki Przestrzeni Sobolewa, że istnienie takich nierówności typu Poincaré, tu mamy coś zrobionego z funkcją u i gradient drugiego rzędu jest równoważne nierówności izoperymetrycznej w terminach pojemności zbioru. I teraz, proszę zauważyć, że tu jest peta potęga i tu jest peta potęga. Jak okazuje się, że jak się zapyta o zamiennik p na funkcję wypukłą,
to pytamy o taką nierówność, czyli hasło takie, interesuje nas nierówność Poincaré, zachodzi nierówność pewnych dwóch nierówności i okazuje się, że jeśli tę potęgę zastąpimy przez funkcję wypukłą, mielibyśmy wtedy takie nierówności, to nasze oszacowanie nierówności przydają się do dowodu istnienia nierówności typu Poincaré, właśnie tego typu. Co jest bardzo ciekawe, czyli można te nierówności multiplikatywne, którymi się interesujemy, zastosować do konstrukcji nierówności Poincaré różnego typu, ale drugiego stopnia. Funkcja U się szacuje przez drugi gradient U. No i to jest w zasadzie przeróbka metod, która jest w książce Mazi, ale jako ciekawostkę powiem, wykorzystana jest tylko ta funkcja nieliniowa, ta sama, która dla tej potęgi działała, czyli lambda do minus jednej drugiej wewnątrz funkcji wypukłej. Teraz, co jest również bardzo ciekawe, no jesteśmy równaniowcami. Ja osobiście pracuję tak na pograniczu analizy funkcjonalnej, przestrzeni funkcyjnych, równań równiczkowych, cząstkowych i zwyczajnych. No to dla przykładu rozważmy tą teorię eliptycznej regularności, którą ja wspomniałam. Czyli spójrzmy na takie równanie w najprostszym wydaniu, czyli zwyczajne f bis równa się g od x tau od f od x, to jest złożenie, a tu mamy jakąś funkcję z LP. To jest LQ, nazywamy LQ. I teraz okazuje się, że jak sprytnie coś porachujemy, zaraz powiem co, to znaczy przedstawimy to równanie, cofam się na chwileczkę, dzielę to równanie przez tau od f, biorę moduły i podnoszę do potęgi q. Dzielę przez tau od f, rozważam moduły, podniosę do potęgi q, to właśnie równanie. No to co widzę? Widzę to, co się tutaj pojawia po lewej stronie. To jest tylko równanie. I teraz mówię tak, ktoś mi podarował funkcję tau, ja wykonując pewne machlojki, które polegają na rozwiązaniu równania różniczkowego zwyczajnego, wyprodukuję funkcję h, kandydat na wagę, takie, że to, co widzę w tym miejscu, to jest dokładnie transformata f razy f bis do potęgi q razy h od f od x. To f bis jest dla zmyłki, dlatego że one są w takiej samej potędze i one się skracają, i dlatego wystarczy rozwiązać równanie zwyczajne, żeby mając funkcję tau, skonstruować funkcję h. Czyli h wynika, jest, no Państwo mi dają funkcję tau, a ja wyliczam, jaka musi być funkcja h. Jak to zrobię, to patrzę na tą równość i piszę sobie, wypisuję sobie nierówność multiplikatywną z tą wyliczoną funkcją h. Ja wiem z powodu istnienia takiej nierówności, że zachodzi taka nierówność, a to, co widzę pod całką, to jest dokładnie to, czyli to jest dokładnie funkcja g do potęgi q. Co ja dostaję? Że taka funkcja jest całkowalna. Dalej, co ja robię? No to jest pochodna f w jakiejś potędze i razy złożenie, czyli to jest tak naprawdę pochodna pewnego złożenia funkcji f, nie dokładnie h, tylko jakiejś innej funkcji złożonej z f, podniesiona do potęgi 2q. Z reguły różniczkowania po prostu. No to ja mam funkcję h, ja wyliczę sobie, o jakie złożenie chodzi. Więc ja ją sobie wyliczam. No nierówność wygląda tak. I teraz wyliczam sobie taką funkcję g, żeby dokładnie g' od f' podniesione do potęgi 2q, to było dokładnie to, co widzę tutaj. Co dostaję? Że w takim razie ta funkcja g od f należy do w przestrzeni Sobolewa, W1 z wykładnikiem 2Q. Czyli ja mam teorię regularności nie dla F, ale dla złożenia. Zrobiłam jakieś, no, wykonałam pewne rachunki, otrzymałam złożenie i tyle. I teraz mój czas się tak powolutku kończy chyba. Mam jeszcze pewnie, Marto, ile mam jeszcze czasu? Tyle, ile potrzeba. Tyle, ile potrzeba, tak? Dobrze, to ja powiem w takim razie co, czyli mamy regularność złożenia, ale proszę zauważyć, tylko w pierwszej przestrzeni Sobolewa. W1, 2Q. Na razie nic więcej. Teraz, jak to żeśmy uogólnili, zadaliśmy kilka różnych pytań, czyli no takie troszeczkę dokładniejsze, żeśmy na przykład przeanalizowaliśmy wspólnie z Jankiem Peszkiem i z Kasią Mazowiecką, takie równości, gdzie to tau od f to było po prostu f do alfa,
dostaliśmy precyzyjne twierdzenia, plus warunek brzegowy, najbardziej naturalny to jest warunek Dirichleta i funkcja nieujemna. I dostaliśmy przykładowo takie twierdzenia, czyli twierdzenie o teoria regularności, ale nie dla F, tylko dla złożenia z F. Czyli na przykład w jednowymiarowym przypadku helderowska ciągłość, ale dla złożenia. Dla złożenia z oszacowaniem pewnym przez funkcję G, oszacowania asymptotyczne w pobliżu zera, jeśli funkcja jest zero na brzegu. Tego typu twierdzenia można dostać. No i teraz uogólnieniami się zajmowaliśmy razem z Kasią Mazowiecką i teraz jakie pytania z tego wynikły? Zapowiedziałam, że tutaj są otwarte pytania. To, co dostaliśmy, złożenie z F należy do przestrzeni W1-2Q, gdzie ta funkcja G w równaniu należała do LQ. Więc pytanie jest takie, w klasycznej teorii regularności, gdyby nam wyszła funkcja G identyczność, to byśmy dostali regularność w drugiej przestrzeni Sobolewa, a nie w pierwszej. Tu mamy pierwszą, czyli tylko pochodne pierwszego rzędu całkowalne z rzędu 2Q, z potęgą 2Q, a tutaj pochodne również drugiego rzędu. No i pytanie jest, czy możemy zażądać lepszej regularności? Odpowiedź nie, jest kontrprzykład. No skoro jest kontrprzykład, to znaczy no nie ma szansy, te złożenia jednak nam rozmywają teorię regularności, ale pytanie jest, czy my możemy doprecyzować. Powiedzmy, że czy my możemy zażądać, żeby to było w jakiejś ułamkowej przestrzeni Sobolewa. Ja tutaj tak jakby troszeczkę z czapki mówię, no na przykład przestrzeń Słobodeckiego i niech to będzie przestrzeń Bessowa, cokolwiek. Odpowiedź brzmi, nie mam pojęcia, nie było jeszcze czasu, żeby się tym zająć, ale pytanie jest bardzo naturalne. Pytanie jest takie, dobrze, w naszych nierównościach występowały tylko pochodne rzędu 0, rzędu 1 i rzędu 2. Czy można by było coś dostać z gradientem rzędu S? No to jest seria pytań, która jakby narodziła się z tych prac na magisterskich. Teraz pytanie jest następujące. Czy można to uogólnić do wymiaru wyższego niż 1? Na obszarach. No odpowiedź mi jest tak, można. Możemy mieć takie nierówności, gdzie no, funkcja już nie jest funkcją jednej zmiennej. Tutaj mamy gradient, a nie pochodną. Tutaj mamy Laplacian, a nie drugą pochodną. I teraz, co jest ciekawe, okazuje się, że no, w zasadzie te same rachuneczki, które ja pokazałam dla drugiej pochodnej, pracują. Jeśli zamiast tej drugiej pochodnej wstawimy tutaj Laplacian i prowadzi to do regularności takiej, że złożenie z F należy do W1-2Q, czyli pierwszej przestrzeni Sobolewa, dla operatora Laplace'a. Czyli naturalną motywacją jest teoria regularności dla takich, tego typu równań cząstkowych. No, warunek brzegowy, on może, tutaj ja go nie wymieniam, bo on troszeczkę odstrasza, jak go zobaczymy w sformułowaniu jak w nierównościach, a z drugiej strony, jeśli F jest nieujemna i spełnia warunek zerowy na brzegu, czyli warunek Dirichleta, to wszystko jest w porządku, czyli w zasadzie nic nie trzeba sprawdzać. No i teraz, jakie były narzędzia i jakie to rodzi pytania? Jako ciekawostka, w trakcie dowodów, już w przypadku operatora Laplace'a, interesowały nas stałe w nierównościach koercytywnych. Przy czym te nierówności koercytywne to są takie, po prawej stronie ja mam operator eliptyczny Laplace'a, po lewej stronie mamy pewną modyfikację Laplacianu, to znaczy ja biorę taki nieliniowy Laplacian, to się nazywa L, to jest nieskończoność Laplacian. To jest Hessian ewaluowany na gradiencie, na unormowanym gradiencie z dwóch stron. Odejmuję od tego Laplacian, czyli to jest taki jakby błąd pomiędzy nieskończonym Laplacianem a Laplacianem. Pytania są, jakie są stałe w tej nierówności. Im lepsze stałe, tym więcej dopuszczalnych nieliniowości H, jako ciekawostka. Tym więcej nierówności dopuszczalnych H, czyli tym więcej równań tego typu możemy przeanalizować. Czyli dlatego bardzo ciekawym wyzwaniem jest w przypadku Laplacianu nawet, co można powiedzieć najlepszego o stałych w tej nierówności. No chociażby dla kulki i chociażby dla rozwiązań radialnych. No i to się już w przypadku, kiedy omega jest kulką, mamy rozwiązania radialne, to sporo akurat wiadomo, bo tutaj jest jakieś te warianty nierówności Hardiego i stałe w nierównościach Hardiego, ale co mnie zaskoczyło jakby troszeczkę w tych rachunkach, było, że najlepsze stałe, one nam mówią, jak dużo nieliniowości tutaj możemy dopuścić do nierówności. Czyli to jest taka ciekawostka. Czyli stałe decydują o klasie
dopuszczalnych nierówności, czyli klasie dopuszczalnych nieliniowości w równaniach. No, przykładowe modele, przykładowe twierdzenie. Wracamy do takiego modelu, który ja już jakby, o którym wspomniałam, model MEMS, tak zwany, model Electromagnetic Systems. Te nasze nierówności, jak się zastosuje właśnie z operatorem Laplace'a dla tego równania, to dostaje się taką regularność, że gradient pierwiastka z 1 minus u w potędze 2q się szacuje przez stała razy ta funkcja do potęgi q tej. No, następne pytanie, które można zadać, czy my możemy dopuścić wagi do nierówności, czyli zamiast dx mieć tutaj jeszcze ρ od x dx? Odpowiedź brzmi tak, w pewnych przypadkach możemy dopuścić wagi, na przykład jeśli waga spełnia jakieś pewne rozsądne warunki na pochodną, co ja pomijam, i spełnia tak zwany warunek BP Kufnera i Opica, to jest taki warunek z 1982 roku, który coraz częściej zaczyna się pojawiać, praca była mało zauważona, mało cytowana, a się okazuje, że w teorii równań zdegenerowanych ona odgrywa olbrzymią rolę, nie wiem czy nie kluczową w ogóle, i coraz więcej tego się pojawia. Nawet w przestrzeniach, w analizie przestrzeni Sobolewa na przestrzeniach metrycznych to się pojawiło jakby zupełnie niezależnie. No, pytanie jest takie, a jakby tak zamiast tutaj wziąć P mniejsze od 1, co my możemy, P mniejsze od 2? Ja wspomniałam, że ze wszystkich naszych rachunków wynikało, że my musimy mieć P większe równe od 2. Co się okazało? W pracy wspólnej z Alberto Fiorenza i Claudią Capone znaleźliśmy taki warunek, że tutaj nie trzeba mieć, że jeżeli P jest pomiędzy jedynką a dwójką, czyli niższe niż w tych całych, w tych wszystkich nierównościach, które ja pokazywałam, to też można otrzymać takie nierówności, przy czym to już nie będzie pierwiastek kwadratowy, to nie będzie już średnia geometryczna, to jest pierwiastek stopnia P. Tu mamy funkcję maksymalną Hardiego-Littwooda, a tu mamy pewną transformatę F. I teraz jak spojrzymy na tą transformatę F, to ona jest taka, że no jak wstawimy P równe 2, to wyjdzie nam po prostu ta transformata, która była poprzednio, ale jak P jest mniejsze od 2, to widzimy coś takiego dziwacznego, znów egzotycznego. I teraz, na ile to jest egzotyczne, na ile nie? Jeżeli wstawiamy P równe 2, to jest poprzednia transformata, czyli odwrotność pochodnej logarytmicznej dla pierwotnej funkcji H. Jeżeli wstawimy H stałe równe 1, to ma bardzo dobrą interpretację przestrzeni funkcjonalną, to jest, bierzemy tak zwany petit Laplacian, czyli dywergencja gradientu u do P mniej 2 razy gradient u, i bierzemy Laplacian, odwrotność Laplacianu, czyli złożenie dwóch operatorów, to jest właśnie ta transformata. To jest operator nielokalny, on tak może trochę nie zachęca widokiem, ale jak się policzy, no to jest taki odpowiednik, to jest taki kuzyn złożenia dwóch Laplacianów, przy czym jedno jest P Laplacianem, czyli operatorem nieliniowym, a drugi jest Laplacianem. No i przykładowa nierówność taka śmieszna, którą dostajemy, że na przykład można dostawać takie nierówności, przy czym no coś się zepsuło. Tu jest funkcja maksymalna Hardiego-Littwooda, czyli supremum średnich. Może ja tutaj napiszę, ile ona, jak ją definiujemy. To jest supremum średnich po kulce, po kulkach, no powiedzmy scentrowanych B od X, R po wszystkich R-ach większych od zera z funkcji H, no powiedzmy z funkcji F, modułu F, to jest dokładnie funkcja maksymalna F definiowana w punkcie X. To jest maksymalna Hardiego-Littwooda w punkcie X. No było tam jeszcze troszkę innych nierówności, ale o co chodzi? Chodzi o to, że możemy dostawać takie nierówności, analizować nierówności, gdzie występują łączone człony F'F z jakimiś potęgami, z jakimiś funkcjami, przy czym no, jest ten problem. Tu się pojawia funkcja maksymalna, której nie umiemy się pozbyć. No i tutaj w zasadzie mój czas się kończy, także pokażę tylko jeszcze, co z tego wynikło. Było kilka prac jako ciekawostkę, ponieważ powiedziałam, z czym walczymy. W analizie w przestrzeniach Orlicza wystąpiły indeksy Boyda. Myśmy takie nierówności też otrzymywali w wariantach orliczowskich, o czym ja już tutaj nie wspominam. No tutaj jest funkcja wypukła, dlatego występują przestrzenie Orlicza.
Były dwie prace z panem Tomaszem, który nie pracuje jako matematyk, ale jeszcze pracowaliśmy nad tymi artykułami. Było to bardzo ciekawe i jedna praca jeszcze jest nie przygotowana do publikacji, ta z wagami, wersji z wagami. To jest z Kasią Mazowiecką, to już dawno temu opublikowane, i z Jankiem Peszkiem dawno temu opublikowane artykuły i również stary artykuł. I tutaj klasyczne dwie prace, dwa źródła, których można dopatrzyć się podobnych nierówności. Ja wspomniałam o Lemacie w książce Mazji, który mnie bardzo zainspirował i to był powód, dla którego się tym zaczęłam zajmować. Po prostu podobał mi się jeden Lemacik na 1/3 strony w książce Przestrzenie Sobolewa Mazji. No i tutaj jeszcze można się dopatrzeć podobieństw z nierównościami Opiela, ale tutaj już powiedzmy nie chciałabym nadużywać czasu. Także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze raz za możliwość opowiedzenia o tych nierównościach. Bardzo dziękujemy. Świetny wykład. Brawo.